Eugeniusz przyszedł na świat w Krakowie. Wychowywał się w majątku Czernichowce niedaleko od Zbaraża. Bliskość twierdzy, która broniła Rzeczypospolitej, rozpalała wyobraźnię chłopca, który szybko związał się z organizacjami niepodległościowymi. Służył w legionach i w Wojsku Polskim. Po okrzepnięciu granic pracował na Śląsku. Tam Ignacy Mościcki dostrzegł, poparte wykształceniem i praktyką, talenty Kwiatkowskiego. Eugeniusz w wolnej Polsce pełnił funkcję ministra przemysłu i handlu, ministra skarbu i wicepremiera. Przekonywał wtedy, że jedynie państwo jest w stanie przeprowadzić szybką modernizację gospodarki i zbudować wielki przemysł. W jego planach podstawę rozwoju Polski stanowić miały industrializacja i handel zagraniczny. A do tego konieczny był port morski. Kwiatkowski pisał: pozostaje dziś we władaniu naszym mały skrawek wybrzeża, reprezentujący tylko 3% naszej granicy państwowej. Ale wielkość jakościowa tej granicy morskiej tylko od nas samych zależy, od sumy pracy, wiedzy i wytrwałości, którą nad Bałtyk przyniesiemy. W małej wiosce rybackiej powstał port i stocznie. Gdynia szybko zamieniła się w miasto, które stało się ucieleśnieniem polskich marzeń oraz wizytówką odrodzonej ojczyzny, naszym oknem na świat. Miasto gwarantowało nam niezależność ekonomiczną. Tutaj stworzono podwaliny pod rozwój polskiej klasy średniej. Tutaj rodziła się Polska nowoczesna i sprawiedliwa. Wybrzeże stało się modne i przyciągało tysiące letników. Tworzono filmy i powieści o tematyce morskiej. Zbudowaliśmy flotę wojenną, handlową i rybacką. Transatlantyki przewoziły pasażerów na linii Gdynia-Nowy Jork. Staliśmy się państwem morskim z największym portem na Bałtyku. A wszystkie te działania inspirował Kwiatkowski. Wojna obróciła w ruinę dzieło życia i przekreśliła jego wielkie plany. Po klęsce Niemiec uznał, że nie może odrzucić szansy zrobienia jeszcze czegoś dla Polski. Wrócił do kraju i przystąpił do odbudowy z takim samym entuzjazmem, z jakim budował Gdynię. Szybko popadł w konflikt z nową władzą. Komuniści zakazali mu przebywania nad morzem i odesłali na emeryturę. W 1974 roku odszedł na zawsze. Jan Nowak-Jeziorański napisał wtedy: przeszedł Kwiatkowski do historii jako twórca Gdyni, ale określenie to znacznie zawęża jego rolę. Polegała ona na ocaleniu i umocnieniu niezależności gospodarczej, bez której Polska nie mogłaby się ostać jako niepodległe państwo.